Innovation Talks to rozmowy z interesującymi ludźmi na ciekawe tematy związane z szeroko pojętą branżą projektową. Proszę zatem rozsiądź się wygodnie, nastaw na odbiór i zapraszam na odcinek. Dzień dobry, witam Państwa, Arkadiusz Mackiewicz. Witam w kolejnym odcinku Innovation Talks. Dzisiaj moim gościem jest Szymon Bloch. Cześć Arkadiusz, cześć. Miło Cię widzieć. Coś o sobie. Coś o mnie? Wiesz co, mamy miło 6 lat, odkąd jesteśmy na rynku. Naszą firmę założyliśmy w tłusty czwartek, co bardzo dobrze nam robi i działa na nas. To łatwo datę zapamiętać. Bardzo łatwo, był to 5 lutego 2016 roku. Mhm. Teraz jesteśmy naprawdę na fajnym poziomie, mam fajny zespół. Jestem z niego bardzo dumny. Mamy 4 oddziały, niedługo kolejne 2, a już za granicą, więc idziemy jak burza. No to się dzieje. Tak. I to bardzo. Wiesz co, no, widzimy, że ten świat całego inwentaryzacji, skanowania 3D, Digital Twinu, BIM-u, Smart City bardzo szybko się rozrasta. Jakby to, co jest dla nas jakby istotne, ten cały ciągły rozwój w tym temacie jest naprawdę inspirujący. I to, że inwestycje w nasze kontakty międzynarodowe, lokalne pozwala nam się fajnie rozrastać i fajnie nie tylko rozrastać się, ale też i tworzyć nowe rzeczy, uczyć się nowych rzeczy. Pozwala faktycznie być cały czas w takim stanie inspiracji, że ta praca nas nie męczy, a wręcz przeciwnie, dodatkowo napędza. No i dzięki temu możemy też inwestować w nowe szkolenia, w nowe sprzęty, w nowe technologie. No i przede wszystkim promować Trójmiasto, Pomorskie, Polskę za granicą. No to pięknie, jako flagą. Firmę. Tak. Musicie iść i świetnie. Właśnie ruszyłeś temat w zasadzie, o którym chciałem dzisiaj porozmawiać, to znaczy Digital Twin, cyfrowy bliźniak, jakkolwiek to się nazywa. Ja mam trochę z tym problem, przyznam się szczerze, bo tyle definicji, ja nie wiem, czy nie więcej niż tego naszego BIM-u, o którym też każdy ma swój pomysł na to. Mam wrażenie, że jest podobnie z cyfrowym bliźniakiem. Co to dla Ciebie oznacza? Ja tak powrócę trochę do tego, co powiedziałeś odnośnie, że tak naprawdę Digital Twin, ile ludzi, tyle definicji w tym temacie. Trochę tak jest. To tak samo jak z tym BIM-em, ze Smart City, Smart Home'em. Każdy ma pojęcie odrębne. I to jest to, co jest ważne dla każdego. Jakiś czas temu, z początkiem roku, miałem fajną rozmowę z też Polakiem pracującym na uniwersytecie w Wielkiej Brytanii. Odnośnie to właśnie ten Digital Twin. I mieli oni fajne podejście, bo pytali tak naprawdę ludzi z różnych branż. I dla każdego ten Digital Twin był zupełnie czymś innym. Więc dla mnie tak naprawdę ten Digital Twin jest jakimś odzwierciedleniem cyfrowym. My mamy taką swoje prezentacje, mamy taki krótki slajd pokazujący właśnie, czym jest Digital Twin. Że dla jednego to będzie zdjęcie, już jest wersja cyfrowa obiektu, dla drugiego będzie chmura punktów, dla niego kolejnego będzie model meshowy. Dla kolejnego będzie inwentaryzacja prosta w 3D, a dla kolejnego będzie już inwentaryzacja w BIM-ie. A dla eksperta, dla osoby, która faktycznie gdzieś już myśli trochę poważniej, to będzie system, który faktycznie będzie żył. I będzie dostarczał danych i te dane będzie eksportował, będzie sczytywał, analizował. I końcowo myślę, że to jest ten Digital Twin takiej wersji eksperckiej. Ale to, co my tutaj mamy tak problematyczne, to faktycznie, jak rozmawiamy z ludźmi, ludzie mają problem z tym, co to jest ten Digital Twin. Czyli ja myślę, zresztą, bo jeżeli myślę o przemyśle, mi się zrymował, to tutaj jest łatwiej, wydaje mi się, bo gdzieś tam to cyfrowe prototypowanie, tak mniej więcej tak to się nazywa, czy te cyfrowe bliźniaki urządzeń, które już istnieją, nie wiem, samochodów, suszarki do włosów, czegokolwiek tak naprawdę, no to jest takie, ja wiem, bardzo naturalnie gdzieś wplecione w cały ten proces, nie wiem, cykl życia produktu, tak? No to można sobie
gdzieś po drodze sprawdzić, czy ta umowna niech będzie suszarka, lodówka, czy tam cokolwiek, tak jak długo to będzie działało. Zresztą no jest ta teoria, która mówi, że producenci projektują na 5 lat i gwarancja też jest 5 lat, po to, żebyś musiał kupić nowe. Nie wiem, ile w tym prawdy, aczkolwiek patrząc na to, co się dzieje z moim sprzętem AGD, no to owszem, chyba się przychylam do tej teorii. Natomiast chodzi mi o to, że jakby mam wrażenie, że jeżeli chodzi o przemysł generalnie, ten maszynowy czy nie maszynowy, jakoś łatwiej. Jakoś łatwiej, no bo to jest urządzenie, ono jest jakoś tam skończone, ono ma swoje tam śrubki, przekładki, zębatki, cokolwiek tam jest. Jestem w stanie to sobie jakoś wyobrazić, mimo że nie jestem mechanikiem. Natomiast jak rozmawiamy o tym cyfrowym bliźniaku, ale w ujęciu budownictwa, czy budowli generalnie, budynku, no to tutaj zaczyna mi się to delikatnie, budzi co najmniej wątpliwości. No bo o ile w danej maszynie, jeżeli wymienię smart jednego na drugi, jestem w stanie sprawdzić, jak długo to będzie działało, to w porządku. Ale w budynku to co ja mam zrobić? Wymienić okna, stolarkę? No to mogę, ale to zakładam, że na etapie gdzieś tam projektowania to tutaj powiedzmy te analizy się przeprowadza. A w budynku co? Wiesz co, z naszego takiego doświadczenia to jest przede wszystkim jest wersja. Pierwszym etapem jest zawsze consulting, jest zawsze wywiad, zawsze doradztwo. Zanim zaczniemy coś wyceniać, jeżeli ktoś faktycznie mówi o cyfrowym bliźniaku, którego będzie chciał korzystać w istniejącym budynku. Przepraszam cię, bo wy takie bliźniaki cyfrowe oferujecie. Jak najbardziej. To super, prorodzinna firma taka widzę, nastawiona na bliźniaki, okej. Okay. Tak, muszą być. To jest pierwsze uświadamianie. I tak naprawdę czym zespół dysponuje i jakie zespół ma doświadczenie w tym temacie. I czy zespół chce tej zmiany dokonać. Ale tu mówisz o zamawiającym. O zamawiającym, okay. Tak. Ciężko, raczej nie robi się cyfrowych bliźniaków budynków jednorodzinnych. No chyba, że ktoś ma taki pomysł, że... Budynek jednorodzinny, tak, 1000 m2. Dokładnie. Takie też widzę. Bardziej może pod smart home, to tak można w tym momencie też mówić o tym cyfrowym bliźniaku, nie? Ale jeżeli mówimy tutaj o budynkach biurowych, budynkach użyteczności publicznej, no to one jak najbardziej mają rację bytu. Po co? Po co? Żeby efektywnie zarządzać budynkiem. I tutaj jakby przechodzimy do kolejnych rozmów jakby z naszym klientem. Tak jak mówisz, po co? Co ty chcesz z tym bliźniakiem tak naprawdę zrobić, nie? Jedni faktycznie chcą tylko mieć inwentaryzację do celów przebudowy, do celów modernizacyjnych, ale my, idąc krok dalej, mówisz, skoro zamówiłeś inwentaryzację, zamówiłeś model 3D, który w jakiś sposób jest inteligentny, założoną poziomem szczegółowości, możesz wykorzystać ten sam model do tego, żeby tym budynkiem zarządzać. Bo tak jak dzisiaj zarządzasz w wersji papierowej, możesz zarządzać w wersji cyfrowej. I teraz w wersji papierowej zarządzam. No to jest tak zwany administrator budynku. Ja nie wiem, czy on ma jakąś wersję papierową, czy chyba tylko arkusze. Znaczy, wiesz, to ciężko powiedzieć. Ja mówię tutaj bardziej o jakichś odczyty liczników, to muszę to... Bardziej checklistach, nie? Tak. Ale jeżeli idziemy faktycznie w budynki biurowe, czy w budynki świeżo wybudowane, czy po modernizacji, które takie modele mają, no to faktycznie dużo łatwiej jesteśmy w stanie przejść do tego facility managementu, który zaczynamy powoli oferować naszym klientom. I którzy zaczynają się przekonywać do tego, że faktycznie to, co mają w aplikacji na telefonie i to, co mają w aplikacji na komputerze, to wszystko może mieć swój cyfrowy obieg. Tak? Od zarządcy po firmy serwisujące, które nie muszą wiedzieć, gdzie w danym budynku znajdują się konkretne urządzenia, czy pod sufitem podwieszanym, czy wiesz, możemy to znawigować, tak? Ten człowiek może w tym momencie spacerować po tym budynku, no ale to, co idąc... potrzebuje inwentaryzacji, do tego przecież mam projekt. Znaczy tutaj, wiesz, to mówimy, bo do facility managementu mamy dwa podejścia. Pierwszy, faktycznie możemy zrobić uproszczony na podstawie samej dokumentacji, ale ta dokumentacja, musimy jej ufać w 100%. A, tu jest. I tu jest klucz. I tu jest tak. Więc jakby to... Po to mi ta inwentaryzacja. Tak. Ufasz, że w 100% ta dokumentacja jest... Okej. Okay. Tak jak no myślę, że wiesz, w ścianach możemy, w konstrukcjach możemy w miarę zaufać, tak, co do instalacji, mam wątpliwości.
No bo zawsze ta instalacja idzie tam. Tak, już tyle przypadków gdzie idzie. Przerobiliśmy, że przynajmniej w 60-70% są to różnice na poziomie pół metra, nawet metrowe, nie? Gdzie te instalacje są przemieszczone. Nie? Bo jeżeli mówię to o dokładności 5-10 cm, to nie ma znaczenia, nie? Tak, a to spróbuj powiesić półkę w domu. I te 50 cm to też może być różnie. To się zgadza, no ale tu mówimy o jakiejś tam takiej tolerancji, montażowo-budowlanej, nie? I wracając do tego jeszcze, do tego cyfrowego bliźniaka, po co? Więc jakby, tak jak mówisz, w przemyśle jest dużo prościej. Ma na to czynniki przede wszystkim teraz to, co się dzieje na świecie, czyli wojna i każdy... Wojna, brak dostępu do surowców, wysokie koszty energii, wysokie koszty zarządzania, wzrastają koszty utrzymania samego budynku, płac i tym podobne. I każdy szuka oszczędności. Tak naprawdę ten cyfrowy bliźniak ma służyć do tego, żeby te oszczędności zacząć generować. Tak? I przede wszystkim wiedzieć, co się na tym budynku dzieje. I tak jak faktycznie w budynku przemysłowym te wzrosty oszczędności możemy zauważyć dużo szybciej, ale nakłady stworzenia cyfrowego bliźniaka w przemyśle są też dużo wyższe. Tak? W budynku użyteczności publicznej czy w budynkach biurowych jak najbardziej. Wiesz, no, latamy po całym świecie dla klientów, gdzie faktycznie firmy, które oferują usługi fit-outowe dla nowych najemców w budynkach biurowych, już te skanowanie zamawiają wraz z odtworzeniem modelu. I w tym momencie zamawiający dokładnie wie, w którym miejscu, jakie urządzenie ma, o jakich numerach seryjnych, bierze to urządzenie, które zostało zamówione. Teoretycznie znajduje się tam. Bo wiesz co, innej rzeczy jeszcze nie dopowiedziałeś, bo tak rozmawiamy o inwentaryzacji. To co? To znaczy, że masz grupę 300 osób z linijkami i one biegają i mierzą. No nie, właśnie. Jak to robicie? Wiesz co, no wykorzystujemy, krótko mówiąc, skanery 3D obecnie. Okay. Takich skanerów mamy 6. Mamy, częściowo są rozmieszczone po naszych oddziałach w Polsce, w Trójmieście, kolejne we Wrocławiu i pojedyncze w Krakowie i Warszawie. Mamy skanery marki Navis, dzięki któremu możemy faktycznie bardzo szybko takie inwentaryzacje wykonywać. No ale z drugiej strony on też nie jest najlepszym urządzeniem do tego, żeby skanować wszystkie instalacje, które są. On ma swoje pewne ograniczenia. No, trzeba urządzenie pewnie dobrać do nie wiem, technologii, tak? Bo może bardziej do zadania. Do tego konkretne. Po co? Nie, więc jakby... No poczekaj. Bo jak zbudować cyfrowego bliźniaka? No, może to powinniśmy się zastanowić. Inwentaryzacja, tak to jedno. Tak, to jest... Projekt, albo odwrotnie, projekt, inwentaryzacja, co jeszcze? Doświadczenie. A. I chęć ze strony klienta. No dobra, tego to się nie kupi za bardzo faktycznie. No nie. załóżmy, że mam. Znaczy ja nie mam doświadczenia, to wiem, ale ty masz. Masz zespół, który jest w stanie to zrealizować. Mamy projekt, mamy już tę budowlę wzniesioną. I powiedzmy, że jest chęć ze strony zamawiającego. Jak weryfikujecie właśnie to, czy aby na pewno ten klient potencjalny, no bo jak go przekonasz, że nie potrzebuje, to już nie będzie klientem. Też robicie tak w konsultingu, że mówicie jak jest, czy... Wiesz co, zawsze jakby tutaj życie nauczyło mnie to, że trzeba być prawdomównym i nie oszukiwać. Bo jakby tutaj, jeżeli będziemy te praktyki używać i będziemy obiecywać, że te technologie są najlepsze na świecie. I wszystko samorobiące. Tak. No to będziemy w żywe oczy kłamać. Jasne. Jakby nikt nam tego nie uwierzy. Więc zawsze jest ta część taka konsultingowa, gdzie faktycznie weryfikujemy po co i co możemy zrobić. Bo tu nie chodzi o to teraz, żebyśmy na tym modelu, na tej inwentaryzacji dodali tyle informacji, których klient w ogóle nie będzie z niego korzystał w przyszłości. Jakieś na przykład? Wiesz co, to w zależności, bo na przykład jeżeli mówimy tutaj o przemyśle, no to tak naprawdę klienta może nie interesować, nie mogą interesować numery seryjne urządzeń, tak? Dla niego istotniejsze są numery tagowe, tak? Więc drugi klient nie będzie potrzebował, żeby każda instalacja miała swój numer linii. Dla niego będzie bardziej istotniejsze, że on potrzebuje wiedzieć, że
ta instalacja to jest na przykład instalacja przeciwpożarowa. I gdzie przebiega. I gdzie przebiega. I jakby, wiesz, no, są rzeczy dla którego, dla kogoś, gdzie nie ma takiej potrzeby budowania tej wartości, tego modelu, nie? Bo on nie będzie potrafił z tego korzystać i nie będzie z tego miał korzyści. A jakby... po to macie konsulting, żeby się tak dowiedzieć i przekonać, tak, jaki jest cel. Tak, wiesz, bo my lubimy zarabiać, jakby, no każdy chyba lubi zarabiać. Ja na pewno. Każdy lubi zarabiać, ale no, wiesz, kwestia jest taka, że nas to cieszy, kiedy faktycznie te nasze modele, nasze produkty, nasze cyfrowe bliźniaki faktycznie są wykorzystywane. To nie jest, wiesz, jednorazowy strzał, że ktoś chciał zrobić i mamy, ale potem to leży w szafie i tak naprawdę cały zespół dalej z tego nie potrafi korzystać. Bo to, o czym jeszcze nie wspomniałem, wiesz, jakby cyfrowy bliźniak jest fajny, zróbmy, tylko bardzo często jakby my uprzedzamy klienta w naszej ofercie, że po zrobieniu tego cyfrowego bliźniaka powinniśmy jeszcze zrobić szkolenie dla ludzi, którzy będą z tego potrafili korzystać. Bo to nie jest intuicyjne na tyle, że będę wiedział, znaczy, wiesz, to zrobić. To jest trochę tak, jak kiedyś Autodesk nie chodził, ma na to, nie? Nie ma na to guzika, że pokaż mi coś albo zrób mi coś? Wiesz co, no, trochę można, wiesz, jakoś to zautomatyzować, małe procesy, ale nie takie coś, gdzie byśmy chcieli faktycznie ciągnąć analizy. Mhm. To jest trochę jak z Autodeskiem, nie? No też jak próbowaliście kiedyś sprzedawać pierwsze Revity, pierwsze AutoCady, ale po co? Przecież to się świetnie od linijki rysuje. Kapitalnie. Nie? Kapitalnie. Więc jakby to do pierwszej zmiany. Tak. Ja to zawsze, panie, po co te komputery? Nie? Proszę pana, albo czy tam AutoCAD, czy cokolwiek. Ja wiem, że zrobisz pan to szybciej ręcznie, tam jeszcze tak tuszem zapewne. Tylko do pierwszej zmiany, albo drugiej i trzeciej. Zobaczymy, kto wtedy będzie szybszy. No i tak to wygląda. I to jest to samo z tym całym tym facility managementem, nie? Który faktycznie jest moim zdaniem wiesz, integralną jakąś częścią tego Digital Twinu w tej wersji takiej, ciężko to nazwać, nie wiem, jakiejś eksperckiej, tak? To, no właśnie. Zarządzaniu na wyższym poziomie. Wspomniałeś o tym, że jakby dla różne grupy docelowe mogą być, tak trochę mi się to zaczyna, nie wiem, układać w coś takiego, że to co te cyfrowe bliźniaki mogą być, przepraszam, wszystkie bliźniaki chyba, co, różnej jakości? Czy to jest dobre stwierdzenie, że one mogą, że one są, czy mogą być różnej jakości, w zależności od przeznaczenia, czy to... Wiesz co, tak myślę, że jak już rozmawialiśmy na początku, to tak te cyfrowe bliźniaki mają jakieś swoje stadia, nie? To jest moje zdanie, takie odczucie, po prostu nie odnosząc się do definicji takiej stricte naukowej, nie? Dla mnie ten, wiesz, ten digital twin tak naprawdę, no musi być ta inwentaryzacja. W jaki sposób? Na różnych szczegółowościach, na różnych jakości. Znaczy ciężko mówić jakości. Jakość będzie wynikała ze szczegółowości informacji, które wpleciemy w ten cały model. Tego nasycenia informacją, tak. Tego ROI, tak? Czy tam... Dokładnie. Więc i tu zaczynamy, wiesz, no, rozmawiać. I to czasem strasznie mnie denerwuje, że jeżeli mówimy o, wiesz, chwalimy się, czy ludzie się chwalą, że robią cyfrowe bliźniaki, jest, wiesz, negacja, że to nie jest cyfrowy bliźniak. Bo co, bo coś... Bo, no bo, nie, bo to nie żyje, bo to nie ma informacji, nie dostarcza jakichś informacji, nie dostarcza jakichś analiz. Jak mówię, wiesz, to ja rozumiem, że ten cyfrowy bliźniak ma żyć cały czas i on ma, wiesz, analizować, on ma być z tego, wiesz, faktycznie korzystany. Ale bardzo często, jeżeli, nie wiem, ludzie się chwalą, czy też my i też inne firmy, że zrobili prosty model 3D, który w jakiś sposób jest odzwierciedleniem rzeczywistości, ale tylko i wyłącznie na potrzeby modernizacji. Mhm. On być może w dalszej fazie nie będzie wykorzystywany do zarządzania tym budynkiem. Dla mnie osobiście on jest jakimś cyfrowym bliźniakiem, nie? Tylko być może ten... W takim stadium wcześniejszym. Taka nie? Poczwarka jest. Taka poczwarka, nie? Która ma szansę ewoluować. Można rozwinąć to stadium? Wiesz, to tak, no tylko jakby. No, powiedzmy, wiesz, jakbyś miał inwestycję, powiedzmy jedną, nie? Zaczynasz od rzeczywiście zamawiającego, który gdzieś tam zaczyna z tematem. No i powiedzmy, że po rozmowach, po ustaleniach wychodzi wam na to, że rzeczywiście ten cudzysłów, nie cudzysłów, najniższy ten poziom, tak zwany.
pierwszy taki najprostszy bliźniak, można go potem jakoś wzbogacić, rozwinąć? To zależy od obiektu. No bo tak i nie. Jakby to problem, czasem problemem jest ta szczegółowość, tak? No bo jeżeli zaczynamy od jakiegoś tam tego LOD 100, no, tak? I mamy teraz przejść do LOD 350, no to pewne elementy tak naprawdę trzeba ponownie zamodelować, nie? Stworzyć odpowiednie rodziny, które będą miały te informacje, będą w pełni kompatybilne. I jakby, wiesz, no kolejną, wiesz, kwestią jest to, że jeżeli dajemy te dane, bo w tym LOD 100 praktycznie mało jest tych danych, nie? To są zerowe informacje tak naprawdę. No bardziej geometria, nie? Tak, bardziej geometria niż... No bo to też robicie, tak? No bo tego jakby tego nie poruszyliśmy jeszcze po inwentaryzacji, tam po skanowaniu tak naprawdę. Robicie z tego modele w różnej szczegółowości. Tam, i szczegłowości, i tam stopniu nasycenia, tam, czy geometrią, czy informacją, tak, z tego wniosku. Tak. No i wyobraźmy sobie sytuację, że rzeczywiście ktoś tam zaczął od początku. Nie wiem, czy wy przewidujecie to, że to się może rozwinąć? To znaczy w sensie takim, czy zakładacie, że dana... Znaczy inaczej, my... że dana, czy od razu robicie na, nie wiem, wymyślam teraz, LOD tam 400, a tylko, że tak powiem, sprzedajecie to... To LOD 100, niech będzie. No nie, no bo tak byśmy długo nie pofunkcjonowali na tym świecie, jakbyśmy w ten sposób wyceniali usługi na niższym poziomie szczegółowości, a robili wyższym. Wiesz, to zawsze rozmawiamy z klientem, czy jest taka możliwość, jakby uświadamiamy, że przejście z jednego poziomu szczegółowości na drugi czasem może zwiążyć się z jakimiś, znaczy na pewno będzie się wiązał z kosztami, tylko te koszty czasem mogą po prostu... Jakieś tam cząstkowe na przykład, tak, w stosunku do, wiesz, tego mogą pierwszego? Dużo wzrosnąć lub nie, aha, nie? I to tak naprawdę, wiesz, no, ten consulting, czy po prostu te rozmowy, te nasze wywiady, które prowadzimy z klientami, polegają na tym, że faktycznie, wiesz, no, jeżeli komuś zależy głównie na instalacjach, a nie na ścianach i tak dalej, no to mieszamy te szczegółowości i w tym momencie pewne rzeczy jest dużo, dużo prościej zmienić. No dobra, a jedna rzecz mnie teraz nurtuje. No bo tak, jeżeli dobrze to rozumiem technologię, to skaner przecież nie zajrzy mi do tego, co mam w ścianie. Dokładnie. No i jak sobie? Radzicie, znaczy, sobie to... z tym? Czy to, nie wiem, no to mamy... walczycie z tym jakoś? Wiesz, no to są kolejne, jakby kolejne rozmowy, no bo ciężko jest generalnie zrobić takiego cyfrowego bliźniaka, załóżmy, centrum handlowego. Dlaczego? No bo sklepy popularnych marek w Polsce, które widzimy w tych centrach handlowych, bardzo często mają zabudowane sufity podwieszane. I w tym momencie no, mamy kilka klatek rewizyjnych, gdzie możemy faktycznie z tymi skanerami zajrzeć, zobaczyć, no ale bardzo często nie widzimy wszystkiego. No i to jest problem. Jakby nie wejdziemy, ten sklep musi rano być otwarty i musi być nienaruszony, on tak nie jest. Może być zdewastowany. Wiesz, dużo prościej jest w sklepach, gdzie faktycznie te instalacje są widoczne, jakby nie ma sufitów podwieszanych i w tym momencie tam widzimy wszystko. I to jest dla nas jakby, wiesz, i to jest informacja i klient tego musi być świadomy. Ale jeżeli my nie wiemy, ale mamy, dysponujemy jakąś geometrią, którą jakokolwiek udało się w jakiś sposób pozyskać, to oczywiście i dysponujemy jakąś dokumentacją, bo na pewno no zawsze jest dokumentacja. No, nie zawsze, ale w większości przypadków jakaś jest dokumentacja mówiąca, jak te pewne elementy gdzieś tam przechodzą, szczególnie od centrach handlowych, gorzej z budynkami. To jakby ta dokumentacja no jest niezbędna do tego, żebyśmy my ogólnie połączyli, no bo my pewnych, wiesz, jeżeli instalacje nie są opisane na budynku, no to często no nie mamy pojęcia, co to może być za, co to jest za system, nie? Więc ta dokumentacja, ten klient dokumentację zawsze musi w jakiś sposób... Czyli to znaczy, że tego bliźniaka nie zawsze da się zrobić. To moje pytanie, jakim nakładem finansowym? Da się zrobić, no wiesz, no możemy po prostu lecieć... No nie wyobrażam sobie, wiesz, z tłuczenia marmurów XVIII-wiecznych gdzieś tam, żeby O to mi chodzi, nie? A jednocześnie to mnie prowadzi chyba takiego wniosku, że żeby mówić o tym cyfrowym bliźniaku już tam na tym najwyższym, eksperckim, nazwijmy to, poziomie, to tak naprawdę na takiej inwestycji musielibyście być od początku. Tak. No bo prace zanikające, a gdzieś tam to zabudowywanie, sufit, już tam sufit podwieszany, jeszcze da się zdemontować. No ale jak coś zamurujesz w ścianie, no to nikt nie będzie tego rył, żeby to
sprawdzić, jak jest. Dokładnie. Zresztą no, pojedyncze instalacje jesteśmy w stanie odnaleźć, nie? Wiesz, jakby trochę generalizuję. Przejedziemy, nie? Tak. Ale jeżeli faktycznie mamy problem taki, że cały budynek jest zamknięty i te instalacje są poukrywane i one zostały ukryte w tych pracach zanikających, no to faktycznie to jest duży problem. To jest problem. I to jakby często jest tak, że faktycznie te instalacje odtwarzamy na podstawie czasem dokumentacji. Dając parametr, której ufasz. Tak, której ufam, ale dajemy parametr, że to jakby wiesz, dodajemy tą informację, że to nie jest zdigitalizowane, tylko jest na podstawie dokumentacji, nie? Czyli jakiś współczynnik niepewności jest. No tak, no wiesz, no lepszy rytm niż nic, nie? Z drugiej strony, no jeżeli to by miał być tak cały budynek wyglądać, no to faktycznie trochę ciężko mówić tutaj o tym cyfrowym bliźniaku w jakimś tam poziomie dokładności. No właśnie. Więc jakby to jest faktycznie problem, ale to co wspomniałeś, że na początku inwestycji, to jakby to fajnie, bo to już zaczyna się dziać. Więc coraz częściej firmy zgłaszają się do nas, aby taką inwentaryzację, taki proces weryfikacyjny podczas budowy budynków, obiektów przemysłowych, ale również infrastruktury stricte publicznej, inwentaryzować w trakcie jej budowy. No i tutaj... Trochę postęp prac też można badać, co? Jak najbardziej. I jakby tutaj, wiesz, idziemy w tą stronę, że dzięki temu naszemu skanerowi nawisowemu, gdzie faktycznie możemy gdzieś w ciągu jednego dnia zinwentaryzować od 10 do nawet 20 tysięcy metrów kwadratowych w ciągu 8 godzin pracy. O. I to już dostarcza danych do tego, aby weryfikować postęp pracy. Więc jakby weryfikować model, który, na podstawie którego budynek został wybudowany, nie? Na którego wychodzi dokumentacja projektowa. Jeżeli ktoś faktycznie już w tym momencie zamawia model powykonawczy i on ma być zweryfikowany, no to w tym momencie my z takim skanerem wiesz, wjeżdżamy i skanujemy i po weekendzie klient dostaje dane i już może weryfikować. To już nie jest ten proces, kiedy faktycznie z tymi skanerami stacjonarnymi wchodzimy i na takim, wiesz, 10 tysiącach metrów spędzamy 5 dni, potem kolejne 5 dni włączymy, robimy rejestrację i dopiero, wiesz, już proces budowy jest na zupełnie innym etapie, tak. A my dopiero dostarczamy danych, co było dwa tygodnie temu, tak, nie? Tak. I to jest ta różnica. Więc jakby, wiesz, są pewne rejony, gdzie faktycznie ten skaner, skaner stacjonarny, no, dzięki ze swojej rozdzielczości i lepszej jakości tych trochę chmury, tej chmury punktów, dostarczają więcej tych danych i możemy więcej analizować, no to w tym momencie, wiesz, wjeżdżamy na inwestycję z 5 skanerami, no ale też ten jakby proces rejestracji jest znacznie wydłużony, nie? Ale, no. Mówię, wróciłbym jeszcze do tego bliźniaka i próby uchwycenia, nie wiem, czy definicji, ambitnie, nie chciałbym go redefiniować, bo pewnie się na tym aż tak nie znam, ale zaczynam, tak się zastanawiam, czy nie powinniśmy, nie wiem, może dzisiaj, tu i teraz, zacząć trochę taką dyskusję, czy aby na pewno cyfrowy bliźniak nie powinien mieć swoich poziomów, stadiów, nie wiem, jak to nazwać. No bo z tego, co mówisz, wyłania mi się taki obraz, że może nie wszystko rzeczywiście, no, tak z tym zdjęciem to bym tam dyskutował, czy to jest aby na pewno no tak. Bliźniak. Nie? Okay. Ale dla ludzi starszej daty, to jest, wiesz, to już jest coś, co ja zaczyna, ja bardzo wiesz, lubię oglądać zdjęcia, tak nie wiem, czy to jest, o czym to jest coś, co zaczyna już, wiesz, jakby chwytać. Bo te stadia mogły być rozmaite. Pokusiłbyś się o wiesz co, takie kilka, co ci przychodzi do głowy? Co by to mogło, jakby to mogło wyglądać? Wiesz co, myślę, że to tak można trochę jak z BIM-em zrobić. Tak naprawdę BIM też ma swoje poziomy szczegółowości. Tak. I myślę, że z takim cyfrowym bliźniakiem też można byłoby się pokusić, nie? Raz, żeby uciąć dyskusję na wszelkich forach no tak, związane kto z tym. Tak, mojsze czy twoje trzeba. Tak, że tak. To nie jest cyfrowy bliźniak. I to by pozwoliło na pewno w jakiś sposób uciąć bezsensowne rozmowy, mało merytoryczne. Więc myślę, że taki digital twin też by mógł mieć swoje, wiesz, poziomy szczegółów, znaczy jakby swoje stadia może, nie szczegółowości, bo szczegółowość mogłaby określona być nadal tym poziomem szczegółowości BIM-owej, ale te stadia faktycznie, że to jest jakby, wiesz,
ten cyfrowy bliźniak tak naprawdę, wiesz, mamy w SAD, ale on jeszcze nie funkcjonuje, ale czeka na jakąś tam implementację do jakiegoś systemu, który będzie pozwalał zarządzać tym budynkiem w sposób cyfrowy. I to już, wiesz, faktycznie daje nam jako jakieś pole, pole manewru, więc myślę, że takie spokojnie 2-3 stadia. Można by pomyśleć, bo jedna rzecz jest jeszcze, bo w cyfrowym bliźniaku, jeżeli czyta się obecne definicje, no to tam jest zawsze ta informacja zwrotna. Nie? Że to, co jakby to nie jest tylko odzwierciedlenie rzeczywistości, bo tak jak mówię, fotografia absolutnie doskonale odzwierciedla, czemu nie? Tak. I co z tego, że z jednej strony zrobię 100 zdjęć czy 1000, to będę miał z każdej strony. Natomiast tam oprócz tej geometrii, którą i tak muszę zinterpretować okiem, to za wiele nie wiem. Albo tak naprawdę to, co jeżeli fotografia kolorowa, no to kolory, chociaż jest to w zależności od tego, jak jest oświetlone. Tak, tak. Tu zaczyna się ta cała zabawa. Jeżeli miałbym, nie wiem, model, nawet idealny, taki S-buildowy, tak, tego, co zostało zbudowane, czyli znowu w modelu, no to powiedzmy wiem o geometrii, już tej takiej, nie wiem, nawet wirtualnej, jeżeli ktoś by chciał. Mam mnóstwo informacji, zakładam, że potrafię dotrzeć do nich i je wykorzystać. Natomiast nie ma tutaj informacji nadal zwrotnej. Czyli znowu kwestia oczujnikowania, czy po pierwsze budowli, budynku, jak będzie. No i potem jak z tą informacją wrócić znowu do bliźniaka, tego cyfrowego już, do komputera. No i znowu po co? To się zgadza. Znaczy, wiesz co, my jakby nie odkrywamy Ameryki, korzystamy z systemu, które już istnieją i działają. I jakby, wiesz, tutaj znowu wchodzi ta kwestia konsultingu, czy klient dysponuje czujnikami. No, i jeżeli, zakładam, jeżeli dysponuje, to... Drzwi się same otwierają, bo światło się zapala. No tak, za mało. Ale jakimi czujnikami, nie? I teraz jakie informacje te czujniki przekazują? O ile wiesz, przekazują. O ile przekazują, nie? Jakby, wiesz, i teraz, wiesz, na podstawie tego zaczyna się tworzenie budżetu, nie? Kosztorysowanie tak naprawdę, ile ten cyfrowy bliźniak będzie mógł kosztować, nie? Oczywiście, wiesz, to może być znowu ten, że ten nasz Digital Twin będzie miał znowu stadia rozwoju, że dzisiaj zaczynamy, nie wiem, od oświetlenia. Kolejna kwestia jest taka, że mam informacje odnośnie produkcji, od, nie wiem, ilości osób, które chodzą. I to faktycznie, wiesz, generuje nam jakiś budżet, nie? Mówiący, że faktycznie, nie wiem, to będzie kosztowało 100 tysięcy, 200, milion. No to jasne. I w tym momencie klient może decydować, jak chce z tematem iść. Więc jakby te systemy, które gdzieś już dzisiaj, wiesz, funkcjonują, z których my korzystamy i zawsze dajemy klientom, przekazujemy, dostosowujemy, wybieramy 2-3, żeby pokazać, tak naprawdę, który, bo nie ma jednego najlepszego z naszej strony, jakby w naszego doświadczenia. I zaczynamy, wiesz, debatować, nie? Czasem to, co jest ważne, to trzeba zrobić pilot, nie? Zrobić mały pilot na krótkim, na małym odcinku. Tak. I który dostarcza nam wielu informacji i unikniemy masy błędów, znaczy, nie to, że błędów, problemów, które trzeba będzie rozwiązać, nie? Możemy to zrobić na etapie krótkiego pilotażu. By sprawdzić, jak jest. Dokładnie, nie? I czy to faktycznie, wiesz, funkcjonuje, nie? I czy ten interfejs, który dajemy klientowi, czy to jest coś, co dla niego będzie użyteczne i będzie przyjazne do korzystania, nie? Bo jakby, no nie sposób jest zrobić produkt, z którego nie będziemy chcieli skorzystać, bo po prostu będzie mało intuicyjny, nie? Niewygodny, nieergonomiczny, cokolwiek. Dokładnie. Znaczy, bo jeszcze, jeżeli... To wygląda mi na to, że tak, że te cyfrowe bliźniaki, znaczy raz, że one gdzieś tam, znaczy one zostały teraz tak nazwane, tak mi się wydaje, bo mam wrażenie, że jeżeli chodzi o takie odzwierciedlanie rzeczywistości gdzieś obok, w takim w kopii, no, tak naprawdę, to już miało miejsce dawno temu Apollo 13, no przecież jakim tam powybuchało wszystko w kosmosie, no to stała na Ziemi druga kapsuła. I tam wymyślali te wszystkie rozwiązania, czyli mam wrażenie, że jakby to nie od dzisiaj funkcjonuje. Też ja się spotkałem z takim zastosowaniem cyfrowego bliźniaka, gdzie lokal, nie kryptoreklama, ale trudno. O dobra, inaczej, znalazłem obejście. Popularnej marki
podającej kawę. Niech każdy sobie wymyśli. Było tak, trochę że... Tak, na szczęście. Było tak, że powstał cyfrowy model lokalu, który miał być budowany, jeżeli dobrze pamiętam, to w Japonii, a obsługa miała być ze Stanów. I żeby tam nie latać non-stop i nie generować kosztów, to w Stanach, w jakimś tam ośrodku, czy gdzieś tam sobie siedzieli, oczywiście z jakimiś tam pewnie goglami i innymi rzeczami, i poznawali lokal i potem wiedział i sprawdzali, czy się nie popili liżankę, czy odpowiednio będzie tam schyli się i włączy tam to urządzenie do robienia kawy w odpowiednio szybko, czy we właściwy sposób. Ale nie była to makieta, tylko właśnie był to model taki gdzieś tam w kompie oczywiście, nie? Czyli jakby te, i to nie jest pomysł z wczoraj absolutnie, to o tym to czytałem grubo, z 5, jak nie 7 lat temu nawet, także to ten pomysł gdzieś tam nowy nie jest. Natomiast wtedy rzeczywiście mam wrażenie, że to pojęcie digital twin jeszcze jakby nie istniało. Tak się zastanawiam, czy jakby nazwanie rzeczy po imieniu, czy to coś zmienia. Bo tak jak, no, tak jak ty mówisz, to tak jak też tak gdzieś mi to po głowie chodzi, może powinny być stadia. A może nie, może ten bliźniak rzeczywiście to jest top of the top, najbardziej zaawansowane rozwiązanie. Sam już nie wiem. Wiesz co, no tutaj wydaje mi się, że tutaj tak narosła trochę, znaczy wracając do tej popularnej marki sklepów sprzedających kawę, to też o tym słyszałem i to było ciekawe. To jest trochę jak z tym BIM-em. BIM też wcześniej był. Ludzie też, ale tak, też projektowali w 3D, nie? A czy to był Revit, czy to był Archicad, czy to był innym oprogramowaniu 3D, to był BIM, nie? Ale to nawet nie chodzi o software, wiesz, to o sposób organizacji pracy. Wiesz, i tylko problemem faktycznie pojawił się wymiana danych, nie? Bo jakby no BIM to jest to tak naprawdę ta wymiana danych i to jest ta esencja, że faktycznie możemy w tym Open BIM-ie pracować. I wracając do tego całego digital twinu, trochę to się pojawiło w ten sposób, moim zdaniem, social media. Wiesz, hashtag digital twin, hashtag... No, to potęga. I to jest jakby, nie wiem, czy to z tego wyrosło, nie? Ale to jest moje takie gdzieś domniemywanie tej rzeczywistości, że tak faktycznie może trochę być. Czy dla mnie, wiesz, top of the top jest, digital twinem jest coś, co faktycznie żyje? Super, ja bym chciał do tego dążyć, żeby tak wszystkie nasze produkty faktycznie żyły, ale no, czasem tak nie jest. Czasem jest po prostu tylko pod jakąś tam modernizację, pod zaprojektowanie, prawda, pod retrofit zrobiony ten model 3D. Ale to co, chcesz to nazwać cyfrowym bliźniakiem? To wersja 1.0.2.0, nie wiem. Wiesz co, myślę, że nie ma co, wiesz, dla mnie... Inaczej, jeżeli my na pewno nie powinniśmy ludzi dezinformować, tak? Czyli powinniśmy dawać im faktycznie, jeżeli coś powstało w jakiś sposób, no to po co, nie? Więc jakby wiesz, my załóżmy chwaląc się, bo lubimy się chwalić to, czym robimy i czym możemy, to się zawsze chwalimy, to zawsze opisujemy, jaki to jest cyfrowy bliźniak, po co, na co i dlaczego, nie? Więc jeżeli my nawet damy czyli ten hashtag, dla kogo, tak? Czy nie mówimy dla kogo? Chyba, że możemy, chyba, że ktoś... Nie mówię o nazwach własnych, tylko, że dla kogo tak. W rozumieniu takim, na tym stopniu zaawansowania, powiedzmy, odbiorcy. Nie? Tak, jeżeli, jest... wiesz, ktoś czyta, że, wiesz, no, otworzyliśmy dokumentację 3D na poziomie takiej szczegółowości, czy też innej, no to zawsze, albo w 10% przypadków dajemy informację, po co to było zrobione. Czy to był pod retrofit, czy pod zarządzanie. Okej, dajemy ten hashtag digital twin, no bo to się lajkuje. Jakby ludzie, wiesz, ludzie poznają, jakby wiesz, nie ukrywam, że wiesz, no ta nasza profesjonalna sieć społeczna dostarcza nam fajnego feedbacku, jeżeli chodzi o to, co robimy i pozwala nawiązywać kolejne relacje biznesowe za granicą. Ale to nie jest tak, że wiesz, dezinformujemy, że zrobimy się cyfrowego bliźniaka i to jest, wiesz, że to jest... Jedno wielkie tajemnicze hasło, tak? Jedno wielkie tajemnicze hasło i teraz ktoś ma się domyślać, co tam jest. Więc jakby... No to jest uczciwe, no to jest, to ma to sens, uważam to. Więc wiesz, jakby tutaj myślę, że jest masa ekspertów, które wiesz, też mogłoby się wypowiedzieć, czy jest sens robienia, wiesz, jakiegoś takiego fazowania. Dla mnie osobiście... Znaczy to dobrze, no niech jest dyskusja. Tak.
No niech jest dyskusja, no przecież nie musimy, byśmy się wszyscy ze sobą zgadzali, to byłaby nuda. No to się zgadza, wiesz, jakby dla mnie powinno to ewoluować, wiesz, jak spotykamy się z klientami zarówno od strony architektury i przemysłu, no to bardzo często jestem jakby, co to jest, nie? Co to jest, jakby no nikt, masz nie, dużo osób nie... Masz duży problem, żeby to wytłumaczyć? Nie, jakby to jest, wiesz, to jest rzecz, która, wiesz, my zawsze lubiliśmy uczyć. Mhm. I tak jak sami się cały czas uczymy wewnętrznie i doszkalamy, więc przekazujemy to, co już wiemy między trochę młodsze pokolenie. Mhm. Ludzie, którzy mają więcej doświadczenia, przekazują tą wiedzę młodszym, co jest dla mnie fenomenalne. Pozwala nam się raz, że integrować i poznawać, mhm, i zdobywać, i być lepszym, i dalej się inspirować. No to tutaj tak samo, wiesz, jakby dla nas, wiesz, otwieranie oczu ludziom pewnych rzeczy i mówienie, że no słuchajcie, no ten digital twin to jest pojęcie takie, nie? Ale da się oswoić, co? Da się oswoić i pokazać, wiesz, jak to może wyglądać, nie? Nie dość, że zdolny biznesmen, to jeszcze, kurczę, zapalony pedagog. Co zrobisz? Pięknie. Co zrobisz? Wiesz, to trochę tak jak kiedyś, wiesz, no bardzo szkoliliśmy pojęcie, że ktoś mówił, że chmura punktów to jest model 3D, nie? Wiesz, to jest jakiś model przestrzenny, nie? Ale trochę, ten, wiesz, trochę herezja, ale... Ale model 3D w domniemaniu dla, no, mnie to jest solid, nie? Przynajmniej solid. Gdzieś tam, to jest minimum, tak, solid, tak, nie? Tak. A tutaj, wiesz, no ktoś mówił, mówię, uważajcie, ludzie, uważajcie, to nie jest model 3D, nie? Bo już znam dwie firmy, które powiedziały, że zrobią model 3D i przekazały chmurę punktów i teraz jak z tego wyjść, nie? Więc jakby ta, wiesz, no mylenie tych pojęć na pewno nie jest wskazane. I zawsze uświadamianie, co za tym pojęciem się kryje. To jest coś, co na pewno, wiesz, no my robimy, mm-hmm, i zawsze uczulam wszystkich moich pracowników, aby nazywać rzeczy po imieniu, a czasem trochę więcej dopowiedzieć. Okej, to czy to ja wyciągam wniosek z naszej rozmowy taki, że po pierwsze może warto by zacząć dyskusję o tym cyfrowym bliźniaku. Może warto zastanowić się, czy nie są potrzebne nam właśnie jakieś poziomy, stadia, cokolwiek. A jak mielibyście Państwo pytania o interpretację cyfrowego bliźniaka, to zapraszam do Szymona Blocha z Scan3D. Tak, polecamy się. Więc będziemy odpowiadać, uczyć, przekazywać wiedzę. No po to jesteśmy, nie? Lubimy to robić, to nas inspiruje, więc zapraszamy do kontaktu. Super. Dzięki. Dzięki. Thank you.